Siemanko, witamy w Metro Flex. Dzisiaj będziemy robić, ja będę robił trening kopyt. Moja taka achillesowa pięta, z którą się cały czas zmagam. Zobaczycie, jak to wygląda. Moje treningi cały czas modyfikuję. Staram się też jeździć po różnych siłowniach, korzystać z różnego sprzętu. Dzisiaj zobaczycie to tutaj, jak wygląda na prawdziwej złomowni. Ja zaczynam, bo już jestem po rozgrzewce, także możecie już oglądać. Pierwsze ćwiczenie, w sumie łączone, wyprosty kolan w siadzie z uginaniem stojąc na mięśnie dwugłowe. To będzie takie rozgrzewkowe ćwiczenie wstępne na rozgrzanie kolan przede wszystkim, całych stawów. No i dobrze dogrzeję sobie mięśnie, ukrwię je bardzo fajnie. No i później przejdziemy do następnych takich ćwiczeń już mocniejszych. Kolejnym ćwiczeniem, w sumie tutaj będziemy robili tylko takie 2-3 serie, bo przed przysiadami chciałbym po prostu rozciągnąć całą taśmę tylnią, czyli dwugłowy i pośladek. Tutaj tak samo krótkie ruchy, żeby z grzbietu nie ciągnąć, tylko właśnie z dwugłowego i z pośladka. No i w górnej fazie bardzo mocno dopinać pośladek. Po prostu chcę, żeby to było już po prostu pobudzone przed przysiadami. Kolejne, trzecie ćwiczenie, teraz przysiady, troszeczkę w innym wariancie, inny gryf. Na niewielu siłowniach takie gryfy można spotkać, dlatego jak jestem tutaj na siłowni, to zawsze korzystam akurat z takiego gryfu. Wygodnie się wstaję, nie powiem, akurat mój odcinek lędźwiowy jest jaki jest, także wolę sobie wybrać opcję lżejszą niż trudniejszą. No i co, lecimy. Do kolejnego ćwiczenia użyłem sobie takiej oto biżuterii. Będą wykroki. Jeżeli będzie łatwo, to wezmę sobie następny łańcuszek. Jeżeli będzie ciężko, to zostawię. Ale prawdopodobnie będzie ciężko, czy jest strasznie gorąco, nie ma tlenu, a pompa jest naprawdę mega. Także ja sobie zapierdalam moją ścieżką śmierci w tą i z powrotem. Lecimy. Kolejne ćwiczenie, uginanie leżąc z hantlem między stopami. Taka troszeczkę inna, zmodyfikowana wersja ćwiczenia standardowego na maszynie. Tutaj powiem wam, że kto nie próbował, niech sobie spróbuje, bo całkiem inaczej mięśnie pracują. Szczególnie, że kiedy stopy się ściskają, żeby trzymać hantla, to utrzymujemy też napięcie w przewodzicielach. Przewodziciele, wiadomo, współgrają z tylnymi mięśniami ud. No co, utrzymujemy stałe napięcie, lepsze rozciągnięcie, lepsze dopięcie. Także zawsze można sobie urozmaicić z tym ćwiczeniem. Jeżeli nie ma nawet maszyny jakiejś na dwugłowe, to także polecam. Naprawdę. Już takie kosmetyczne, że tak powiem, na deserek. Będzie tutaj łączone. Przeciwstawnie, przewodziciele i odwodziciele ud.
w odwodzicielu będę się starał akcentować głównie obszary boczne pośladków. No i tutaj w przewodzicielu, wiadomo, przewodziciele łód. Miał być koniec, ale jeszcze na dokładeczkę zrobimy takie ciągi z kantlami, żeby rozciągnąć już tak maksymalnie te dwójeczki pośladki. Wcześniej na tej ławce rzymskiej robiliśmy to takie rozgrzewkowe. Tutaj już z obciążeniem, tu już czuć takie rwanie dobre po tych wszystkich siadach i tych ściąganiach na dwójki. To fajnie właśnie już na koniec rozciągnąć troszeczkę. Tu jeszcze łydkę zrobimy i to już będzie wtedy na pewno koniec. Zbliżamy się do końca treningu. Ostatnie ćwiczenie. Ja już myślami jestem pod prysznicem. Także łydeczka, prysznic, pyszne jedzonko potreningowe i można lecieć dalej do pracy. Koniec, kurwa, koniec. No i co? Co na zakończenie? Co wam mogę powiedzieć? Tak wyglądają moje treningi nóg. Generalnie staram się cały czas zmieniać treningi. Robię nogi dwa razy w tygodniu. Mówię, na każdym treningu staram się wykonywać inne ćwiczenia. Latam po różnych siłowniach, jeżeli chodzi właśnie typowo o trening nóg, żeby wykorzystywać różne warianty, różne maszyny, różne techniki. Tutaj akurat na tej siłowni mojej ulubionej lubię sobie właśnie podźwigać na wolnych ciężarach. Taki trening tradycyjny z moich młodzieńczych lat, ale też latam sobie po fitness klubach, gdzie mogę wykorzystać właśnie różne maszyny. Różne strategie treningowe, także na pewno zobaczycie jeszcze inne treningi, jak wykonuję w innych siłowniach. Także do zobaczenia w innych odcinkach. Nie zapomnijcie dać lajka w górę, subskrybować kanał, mój kanał, Facebooki, Instagramy i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się, hej!